Dzień dobry moi drodzy, Browar Gdynia podziębiony, ale zawsze nadaje. Dzisiaj będzie o piwie jakże pasującym do pory roku, w jakiej się znaleźliśmy. Superior Grisette, to tak mniej więcej po polsku się czyta. No, moja córka, która jest francuskim na ty, z pewnością by mnie tutaj zbeształa. Ale zapytałem się Patrycji, o co chodzi w tej nazwie. Chodzi krótko mówiąc o szarości i to Superior podkreśla, że to są takie naprawdę głębokie, wręcz depresyjne kolory szarości. To jest piwo wydane przez, uważone, ugotowane i wydane przez śląski browar Alternatywa z Rudy Śląskiej. W ładnej butelce, krachla, taka nawet namiastka banderoli, także dla piwowarów domowych, chociażby z tego powodu naprawdę solidna, nie wisi light, ale butelka do, nadająca się jakże do piwowarstwa domowego. To jest przedstawiciel, to jest jakby mocniejsza wersja Grisette. Grisette przez już, o ile pamiętam, dwa browary wydane już jest w naszym kraju. Trudno mi tu mówić o jakichś takich historycznych analogiach do tego piwa, bo czy ktoś z Was będzie za chwilę pamiętał, że to piwo pochodzi swoją historią z górniczego regionu Hajnut? Raczej nie. Czy jest też historycznym stylem z bodajże XVIII wieku, kiedy to górnicy po szychcie szli, tylko nie wiem, czy do domów, czy do barów, takie wiecie, zawsze są opowieści, i byli częstowani przez kobiety, które miały na sobie takie szare fartuchy, być może skórzane, to nie wiem. No i stąd nazwa i kolor w ogóle, nazwa, kolor w nazwie, czyli szare, szarości. Raz się mówi, że były to kobiety tych górników, inaczej się mówi, że kobiety, które w barach podawały, a były na szaro ubrane, wszystko szare, górnicy, wiecie, ciemne, szare i tak dalej. Co tu się spodziewać? Na pewno generalnie wyważonego piwa i goryczki wyważonej, przyprawowości, no bo w końcu no, piwo rodem z Walonii. A więc będziemy szukać jakiejś ziołowej goryczki, ewentualnie wytrawnego finiszu. 15,5 plato, 6,5% alkoholu to cechy typowe dla tego piwa jasnego typu ale. Skład, chociaż pokażę się, ale przeczytam, czyli pale ale, monachijski jeden, pszeniczny, żytni, no i biskiut. Chmiel Kaszmir, to ciekawe, nie wiem, zobaczymy, czy tutaj się go da wykryć. I drożdże, co ciekawe, uwaga, to jest to, co lubię w małych browarach, na małych wybiciach, Weist. I to Weist 37-24, czyli Belgian Saison. Piwo jest ważne do czerwca, także spokojnie możecie to dostać w sklepie. Oczywiście ostrzeżenia, aby nie pić w ciąży i inne wymagane zapewne już w tej chwili przez chociażby IHARS. Ósemka, czyli 8H1. Ósemka wskazuje na styl, no tutaj akurat wskazuje na sezon, no a jedenka na interpretację. Uwaga, przerywam banderolę. Tak kiedyś to lotko było bodajże. Nasycenie, no w piwie pszenicznym mogło być większe. No ale aromat już nie pozostawia żadnych wątpliwości. Cóż, jestem daleko, naprawdę daleko od obiektywu, więc spróbujemy tak lać. Nie wstrząsam. Piwo dosyć gęste wydaje mi się w butelce. Piana no, nie jest jakaś taka wielce obfita, ale jest ładnie zbudowana. Piwo barwą, kolorystycznie, jakże przypomina właśnie sezon, że pochodzi z rodziny sezon. No bardzo przyjemnie, muszę powiedzieć, to wygląda. Wygląda jak plaster miodu u góry, jakby przykryty białą pianką. Bardzo apetycznie. Dosyć ciekawy aromat. On jest przyjemnie przyprawowy. No to pewnie praca drożdży. I naprawdę ciężko będzie mi tu już, czuję, wykryć pracę chmielu Kaszmir, tak? Tak mi się wydaje, że tak się czyta. Kaszmere, Kaszmir. Co w aromacie? No z pewnością, jak już powiedziałem, praca drożdży, czyli ziołowa przyprawowość.
Ja myślę, że też nuty kwiatowe da się tutaj wyczuć. Oraz delikatną kwaśność pochodzącą z pszenicy, ale to jest taka kwaśność na poziomie bardzo akceptowalnym. Wobec tego browarze Śląski Alternatywa, moi drodzy, piwo Superior Grisette 8H1 15,5 plato. No czuć tą gęstość, czuć. Zobaczymy jak będzie z alkoholem. Wasze zdrowie. No, doznania smakowe są bardzo przyjemne. Świetne piwo. No, tutaj w smaku to piwo ewidentnie nie jest do pomylenia ze zwykłym piwem pszenicznym. Smak podkreśla swoje pochodzenie z rodziny Belgów. Tutaj naprawdę dobrą robotę wykonały drożdże Łaista. Belgian Saison. Piwo jest bardzo treściwe, fakturę ma gładką. Nasycenie jest średnie do niskiego. Piana jest, powiedziałbym, że niestabilna, bo praktycznie zniknęła, ale koronkuje szkło. Zaznacza się świetna taka pieprzność, nazywam to przyprawowością. To jest taki pieprz praktycznie, mam wrażenie, że te przyprawy poszły w stronę pieprzu indyjskiego. On jest takiej długiej, podłużnej szyszce. On czasami do kupienia jest w pewnej sieci sklepów francuskich. Bardzo przyjemnie. To niskie nasycenie powoduje bardzo dużą pijalność tego piwa, pomimo tego wysokiego balingu. I tutaj słowo alkoholu. 6,5% praktycznie jest niewyczuwalne. Ci fachowcy, ci znawcy, ci kraftopijcy wyczują alkohol jako rozgrzewającą, taką w formie rozgrzewającej goryczki przełyk, w przełyku. Ale to świetnie współgra jakby z tym, co widzimy, z tym, co pijemy, z tym, co czujemy, bo piwo jest gładkie i naprawdę, no tutaj też muszę powiedzieć, że zapewne, chociaż ciekawe ile zostało dodane słodu żytniego, ale zapewne ta faktura jest poprawiona również poprzez słód żytni. Co do ewentualnej, tak to nazwę lakonicznie, ciasteczkowości, to trudno powiedzieć. Tutaj naprawdę przyprawowość i drożdże przejęły to piwo i bardzo dobrze. Czy to piwo mogło orzeźwić górników? No. Jak ja bym był górnikiem, to piłbym oczywiście Black IPA. Bo to i ciemność panuje na dole, więc u góry też musi. Natomiast no wiadomo, że ci walońscy górnicy to zawsze byli przywiązani do produktów regionalnych, a więc i do swojego piwa. No piwo mogło im smakować. Fajne piwo. Jest bardzo dobrze zaznaczony akcent słodowy. Jak już powiedziałem, piwo jest pełne. Jest skontrowane przyprawowością. Co do goryczki, no to muszę powiedzieć, że tutaj akurat ona... I dobrze, że jej nie ma, bo ona nie powinna tutaj odgrywać pierwszych skrzypiec, ani drugich skrzypiec. Ona jest w tle, ona jest połączona z taką goryczką alkoholową, że tak powiem, ale ona naprawdę nie jest wyczuwalna. To wyczujemy my, kraftopijcy. Natomiast taki człowiek, który przyjdzie się posilić takim piwem, przecież to może dziwnie zabrzmieć, jak można się posilić piwem, no to on zrozumie tą goryczkę jako goryczkę chmielową. Szkoda, że no, jest niewyczuwalny, bądź ja go nie wyczuwam. Chmiel Kaszmir. Szkoda, no trudno. Chyba, że ja go wyczuwam, a nie umiem tego nazwać oczywiście. Powiedziałbym, że w takim aftertaste czuję mandarynkę, ale to już naprawdę ewidentne nuty, to każdy może wyczuć w tym momencie jakiś inny. Może to jest właśnie kaszmir, trudno powiedzieć. Jest kwiatowość, może to kaszmir, jest mandarynka delikatna. W podstawie słodowej nie dominuje pszenica i to mnie zadowala, ponieważ piwo nie jest w smaku kwaśne. Troszeczkę w aromacie po otwarciu było.
Natomiast teraz jest ewidentnie po prostu słodki aromat. Goryczka na końcu, lekko alkoholowa, ale nie szczypiąca, przyprawowa, taka pieprzna, pikantna. Piwa belgijskie nie są moją mocną stroną, ale widzę, że tutaj łaisty 37-24, czyli jak nie mam Belgian Saison, no odwaliły piękną robotę. Bardzo dobre przygotowanie gęstwy drożdżowej. Pięknie. Tą słodowość pewnie pan piwowar dobił słodem monachijskim, za co szacun. Świetnie skomponowane piwo. Bardzo dobrze, bardzo dobra kompozycja. Nie miałbym się tutaj do czego przyczepić, nawet nie chcę. I tyle mogę powiedzieć o tym piwie. Myślę, że idealnie wpasuje się na razie w warunki, jakie panują za oknem, czyli w zimę. I tym dobrym słowem pozdrawiam stan górniczy, a jestem niedaleko Katowic. Także górnicy, pozdrawiam was. Pamiętajcie, że wasi walońscy odpowiednicy pili Superior Grisette, albo jakoś Patrycja musiałaby tutaj być. A podawały to piwo piękne kobiety w szarych fartuchach. Do zobaczenia.